W kolejnym zadaniu mamy naszkicować wykres funkcji f i tutaj widzimy, mamy wzór tej funkcji, a następnie wykres funkcji g od x oraz h od x. Czyli tak, zaczniemy od narysowania wykresu tej funkcji. Czyli wykres tej funkcji będzie składał się jak gdyby z takich dwóch części. Czyli najpierw musimy narysować sobie funkcję o wzorze f od x równa się minus x, gdzie x będzie mniejszy bądź równy 0, czyli to będzie nasza dziedzina. Zobaczcie, to co mamy zapisane tutaj, można sobie narysować na osi liczbowej, czyli mamy 0, zaznaczmy, mamy znak mniejszy bądź równy, czyli kółeczko musi być zamalowane i liczby mniejsze bądź równe będą znajdowały się tutaj. Tak? Czyli to oznacza, że musimy wybierać tylko liczby te, które należą do tego przedziału. Czyli mam tutaj przygotowaną tabelkę. Tutaj sobie wpiszmy x, tutaj y. Wzór funkcji zamiast f od x możemy napisać y równa się minus x. No i teraz jakie liczby musimy wybrać? No na pewno musimy wybrać 0, bo na zerze ten przedział nasz się kończy. Czyli to sobie o tutaj zaznaczmy. No i jakieś liczby mniejsze od zera. Możemy wybrać dowolną mniejszą od zera, ale nie możemy na przykład wybrać dwójki, trójki, piątki, bo zobaczcie, one znajdują się poza naszym przedziałem. Czyli na przykład ja sobie wybiorę minus 1 oraz minus 2 i te liczby wstawiamy tutaj do wzoru. Czyli uwaga, tu mamy minus, czyli jeżeli podstawiamy tą minus dwójkę, to y policzymy w ten sposób, że mamy tak y minus, w miejsce x podstawimy minus 2, czyli minus razy minus dadzą nam plus, czyli tu będzie dwójka na plusie. Tak samo tutaj mamy 2 minusy dadzą nam plus, czyli mamy 1, tutaj oczywiście pozostanie 0. No i teraz na tym zerze ten wykres się musi skończyć, i tu będzie kółeczko zamalowane. No to narysujmy teraz ten fragment, czyli zaznaczmy punkty. Minus 2, 2, czyli minus 2, 2 to jest punkt. Minus 1, 1, minus 1, 1 tutaj. No i punkt 0, 0. I tutaj zaznaczamy to kółeczkiem zamalowanym. Łączymy. No i teraz, o, poczekajcie, łączymy i rysujemy wykres tej funkcji. Zobaczcie, że tutaj wykresem, ten wykres nie będzie się kończył, tak? Nie możemy tutaj zamknąć tego kółeczkiem, ponieważ te x będą coraz mniejsze, będą dążyły do minus nieskończoności, dlatego tak samo ten wykres możemy sobie tutaj swobodnie przedłużyć. Jeżeli chodzi o ten drugi wzór, no to mamy funkcję o wzorze y równa się 2x i to będzie nasza dziedzina, czyli narysujmy to sobie i mamy tak 0, tutaj na zerze jest kółeczko otwarte i x są większe od zera, czyli liczby większe od zera są po stronie prawej. Czyli tutaj do tabelki musimy wybrać 0, bo wiemy, że tutaj się ten nasz wykres będzie zaczynał i liczby większe od zera, czyli możemy wybrać 1, 2, 5, 100 na przykład, ale nie możemy wybrać na przykład minus dwójki, bo widzicie, że ta minus dwójka nie znajduje się w tym naszym przedziale. Czyli wybierzmy sobie na przykład 1 i 2, nie za duże te liczby. No i podstawiamy do tego wzoru, czyli mam tak, 2 razy 0 to będzie 0, 2 razy 1 to będzie 2 i 2 razy 2 to będzie 4. No i teraz to sobie zaznaczmy. Mamy punkt 0, 0 i tutaj kółeczko powinno być otwarte, ale widzimy, że tutaj już mamy to kółeczko zamalowane, czyli ono nam ten punkt do wykresu włączyło. Czyli tego kółeczka otwartego zapisywać nie trzeba. Następnie mamy punkt 1, 2, czyli tutaj. No i punkt 2, raz, 2, 3, 4 w tym miejscu. Łączymy to sobie. No i znowu musimy sobie ten wykres tak pokazać, że nie kończy się tutaj. No bo ten wykres możemy sobie swobodnie przedłużyć. Czyli możemy na przykład o, dorysować sobie jeszcze dalej, żeby było widać, że faktycznie na tym wykresu nie kończymy. No to będzie nasz wykres funkcji f od x. To sobie podpiszmy. To jest nasza funkcja f. Patrzymy na treść zadania. Naszkicuj wykres funkcji f. To już zrobiliśmy. Następnie wykres funkcji g od x. No to teraz tak. Funkcja g od x wygląda w ten sposób, że to będzie f od x odjąć 2. Czyli tutaj mamy przesunięcie o wektor.
No i ten wektor będzie miał współrzędne 2,0. Jeżeli to jest niejasne, dlaczego 2,0, to zapraszam Was do wcześniejszych filmów. Tam wszystko po kolei było wytłumaczone. No i ponieważ ta współrzędna jest dodatnia, to znaczy, że przesuwamy w kierunku liczby dodatnich, czyli przesuwamy o 2 jednostki w prawo. Może sobie zmienimy kolor i g od x zaznaczymy takim rudym kolorem. No dobra, czyli punkty charakterystyczne. Ten sobie przesuniemy o 2 jednostki w prawo. Ten punkt raz, dwa, na przykład ten punkt raz, dwa tutaj. No to już w sumie możemy połączyć. O, w ten sposób, zobaczcie, mamy. No i jeszcze z tej strony jakieś punkty też o 2 jednostki w prawo. Raz, dwa tutaj. No i tutaj też raz, dwa, o 2 jednostki w prawo. No i ten punkt raz, dwa, też o 2 jednostki w prawo. Łączymy. No i otrzymamy wykres funkcji g od x, co też należałoby podpisać. No i jeszcze w tym zadaniu mamy narysować wykres funkcji h od x. Tutaj sobie sprawdźmy. H od x ma taki wzór, czyli sobie zapiszmy, że h od x to będzie f od x dodać 4. No i teraz to rysujemy. Czyli tu też będzie przesunięcie o wektor, tylko wektor będzie miał współrzędne minus 4, 0, czyli ponieważ pierwsza współrzędna jest ujemna, to przesuwamy w lewą stronę, czyli w kierunku liczb ujemnych, czyli o 4 jednostki w lewo. Tu też może zmienimy sobie kolor, zaznaczmy, czy narysujmy ten wykres kolorem zielonym. Czyli tak, oczywiście nasz wykres podstawowy to ten wykres f od x zaznaczony kolorem czarnym. No i o 4 jednostki, czyli lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Punkt pierwszy. Następny. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze ten. Raz, dwa, trzy, cztery. No i może jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tą część możemy już sobie połączyć. No i lecimy z drugą częścią, czyli po tej stronie. Ten punkt też przeniesiemy. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj. Ten punkt raz, dwa, trzy, cztery tutaj. No i jeszcze ten może raz, dwa, trzy, cztery też tutaj. Łączymy. No i mamy wykres funkcji h od x.